Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Witam Państwa radnych, witam Pana Wójta, zastępcę Wójta, sekretarza, Panią Skarbnik. Witam sołtysów, witam kierowników jednostek organizacyjnych, witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Otwieram sesję Rady Gminy. Na 15 radnych obecnych jest obecnie 15, w związku z tym obrady nasze są prawomocne. Proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy to otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, uchwalenie porządku obrad. Punkt trzeci, powołanie komisji uchwał i wniosków. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. Punkt piąty, informacji wójta gminy o pracy Urzędu Gminy między sesjami. Punkt szósty, podjęcie uchwał w sprawach. Podpunkt A. Zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby członków oraz powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej, w tym wybór przewodniczącego komisji. Podpunkt B. Zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby członków oraz powołania składu osobowego Komisji Ogólnoadministracyjnej, Edukacji Publicznej i Kultury, w tym wybór przewodniczącego komisji. Podpunkt C. Zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim. Podpunkt D. Podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziału w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PWiK spółka z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu poprzez wniesienie przez gminę Oświęcim wkładu niepieniężnego. Podpunkt E. Ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu na nieruchomości w obrębie Brzezinka stanowiącej własność gminy Oświęcim. Podpunkt F. Uchwała w sprawie minimalnych stawek opłat za korzystanie z lokali w placówkach oświatowych. Podpunkt G. Przyjęcia lokalnego programu osłonowego pod nazwą Pierwszy dzwonek dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z terenu gminy Oświęcim na rok 2015-2016. Podpunkt H. Wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Oświęcim. Podpunkt I. Zmian do uchwały budżetowej na rok 2015. Podpunkt J. Nadanie tytułu zasłużony dla gminy Oświęcim po śmierci panu Zbigniewowi Rogurowi. Podpunkt K. Nadanie tytułu zasłużony dla gminy Oświęcim po śmierci pani Elizie Górze. Podpunkt L. Nadanie tytułu zasłużony dla gminy Oświęcim panu Andrzejowi Bibiżyckiemu. Podpunkt M. Nadanie tytułu zasłużony dla gminy Oświęcim panu Bronisławowi Jani. Podpunkt N. Nadanie tytułu zasłużony dla gminy Oświęcim panu Tadeuszowi Dziędzielowi. Podpunkt O. Nadanie tytułu zasłużony dla gminy Oświęcim panu Stanisławowi Rydzoniowi. Podpunkt P. Nadanie tytułu zasłużony dla gminy Oświęcim panu Józefowi Spinackiemu. Podpunkt Q. Nadanie tytułu zasłużony dla gminy Oświęcim panu Janowi Pawli. Podpunkt R. Nadanie tytułu zasłużony dla gminy Oświęcim panu Jerzemu Dążałowi. Podpunkt S. Nadanie tytułu zasłużony dla gminy Oświęcim panu Piotrowi Śrejowskiemu. Podpunkt D. Nadanie tytułu zasłużony dla gminy Oświęcim panu Markowi Sobie. Punkt 7 proponowanego porządku obrad to wnioski i interpelacje radnych. Punkt 8 odpowiedzi na wnioski i interpelacje, wolne wnioski. Punkt 9 zakończenie. Czy ktoś z Państwa ma jakieś wnioski, propozycje do porządku obrad? Bardzo proszę, pan wójt. Bardzo proszę o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wytypowania członków Rady Społecznej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu. Temat był omawiany na komisjach, także wszyscy wiedzą, o co chodzi. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja ze swojej strony chciałbym wprowadzić do porządku obrad w punkcie 6 jako podpunkt J uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta Oświęcim. Również uchwała była omawiana przez komisję, w związku z tym bardzo proszę o przyjęcie tego do porządku obrad w punkcie 6 podpunkt L, czyli J, przepraszam. Czy ktoś z Państwa jeszcze jakieś ma uwagi do porządku obrad? Ale J to już jest nadanie... Ale zmiana będzie poniżej. Panie radny, wprowadzamy w punkcie J uchwałę w sprawie rozpatrzenia skargi. Proponuję wprowadzenie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi w punkcie 6 punkt J. Jako punkt K propozycję pana wójta w sprawie wytypowania członków do Rady Społecznej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, a każda kolejna uchwała będzie miała o przesunięcie o dwie pozycje. Czy to jest zrozumiałe? Czy są jeszcze jakieś pytania do porządku obrad?
Nie widzę. W związku z tym poddaję pod głosowanie propozycję wójta gminy o wprowadzenie w punkcie 6 punkt K uchwały w sprawie wytypowania członków Rady Społecznej z LA. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest za wprowadzeniem do porządku obrad w punkcie 6 pod punkt J uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Oświęcim? Kto jest za? Dziękuję. Oba wnioski zostały przyjęte jednogłośnie. W związku z tym poddaję pod głosowanie cały porządek obrad. Kto jest za porządkiem obrad takim, jak przedstawiłem po wprowadzeniu wniosków? Kto jest za? Dziękuję. Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Punktem trzecim porządku obrad to powołanie Komisji Uchwał Wniosków. Zwyczajem Rady do Komisji Uchwał Wniosków proponuję pana radnego Hatmasa, pana radnego Nowotarskiego i pana radnego Krzemienia. Czy są jakieś inne propozycje? Nie widzę. Czy panowie wyrażacie zgodę? Tak. Dziękuję. W takim razie, kto jest za takim składem Komisji Uchwał Wniosków? Dziękuję. Tym samym powołaliśmy Komisję Uchwał i Wniosków we wcześniej wymienionym składzie. Punkt czwarty porządku obrad to przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy. Szanowni Państwo, protokół był do wglądu w biurze Rady. Jak również tutaj na stole przed sesją można się było z nim zapoznać. Czy ktoś z Państwa jakieś proponuje zmiany, ma uwagi do tego protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy? W związku z tym, że nie widzę żadnych uwag ani zapytań, proponuję przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy przez aklamację. Punkt piąty porządku obrad to informacja wójta gminy o pracy Urzędu Gminy między sesjami. Bardzo proszę, pan wójt. Panie Przewodniczący, chciałem poinformować o pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym. I tak, w okresie międzysesyjnym podjęto 20 zarządzeń finansowych, i w tym 10 przeniesienia między paragrafami, 5 otrzymania dotacji, 1 wykonanie uchwały budżetowej i 4 uruchomienia rezerwy. Kolejno zarządzeń organizacyjnych podjęto 16, w tym w sprawie dzierżawy gruntu rolnego w obrębie Grojca i Zaborza, w sprawie przekazania pozostałych środków trwałych, tutaj dotyczy to majątku szkoły, następnie w sprawie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do wyłożonego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oświęcim. Kolejno powierzenia pani Marcie Brzezickiej pełnienia obowiązków dyrektora szkoły podstawowej w Babicach, udzielenia udziału w wieloszczeblowym powiatowym ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem Maj 2015. Kolejno w sprawie dzierżawy gruntu gminnego w Zaborzu z przeznaczeniem na miejsca parkingowe. W sprawie zmiany zarządzenia nr 33 przez 2015, w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Kolejno w sprawie składu organizacji siedziby oraz trybu pracy gminnego zespołu zarządzania kryzysowego. Następnie w sprawie wyznaczenia pracowników Urzędu Gminy uprawnionych do uruchamiania i kierowania akcją kurierską oraz posługiwania się i zapoznania się z treścią tabeli sygnałowej TUBA 2012. W sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistycznej, tutaj nastąpiła zmiana składu. W sprawie zmiany zarządzenia 33 przez 2015, czyli kolejna zmiana w sprawie komisji, obwodowych komisji wyborczych. Kolejno w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania funkcji kontrolnych, tutaj dwa zarządzenia do wykonywania funkcji kontrolnych dotyczących przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska dla pana Roberta Kuty i dla pana Ireneusza Dziedzica. Kolejno w sprawie powołania Komisji do oceny prac konkursowych na opracowanie hasła dotyczącego promocji zalet gminy w gminie Oświęcim. W sprawie pełnomocnictwa do zaciągania zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2015 oraz jeszcze jedno w sprawie przekazania środków trwałych. To są wszystkie zarządzenia podjęte w okresie i kolejno informacje o działalności wójta i urzędu w okresie międzysesyjnym. I tak, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wybrano wykonawcę na remont drogi gminnej ulicy Soleniec w Babicach w ramach zadania pod nazwą modernizacja ulicy Soleniec w kilometrze 0 plus 110 do 0 plus 530. Wybrany wykonawca to przedsiębiorstwo robót drogowych w Wolkuszu. Wartość zadania 75 993. Termin realizacji 19 czerwiec 2015 roku.
W trybie bezprzetargowym na podstawie artykułu 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonano wyboru wykonawcy na rozbudowę sieci oświetlenia drogowego ulicy Oświęcimskiej w sołectwie Dwory II. Wybrany wykonawca to przedsiębiorstwo usługowo-handlowe Elmar z Zagórza, wartość zadania 25 830, termin realizacji przedmiotu umowy 21 sierpnia 2015 roku. Do 20 kwietnia odbył się odbiór robót budowlanych polegający, dnia 20 kwietnia odbył się odbiór robót budowlanych polegający na rozbudowie oświetlenia ulicznego w sołectwie Poręba Wielka, ulica Ruczaj, etap 2 i 3. Koszt inwestycji wyniósł 37 517 zł. Dnia 6 maja podpisano umowę z firmą Elmar na rozbudowę oświetlenia ulicznego ulicy Oświęcimskiej w Dwory II. Tutaj powtórzyłem to samo, co było już. W gminnym gimnazjum nr 2 w Zaborzu zakończyła się ewaluacja przeprowadzona przez kuratorów z Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Wyniki ewaluacji są dostępne na stronie internetowej szkoły. Trwa program nauki pływania w ramach Małopolskiego programu Już Pływam. Zakończenie kursów nauki pływania nastąpi 23 czerwca 2015 roku. Dyrektorzy placówek oświatowych przekazali projekty organizacyjne. Ze wstępnej analizy wynika, że będzie o 3 oddziały szkolne więcej, w przedszkolach bez zmian. Wzrośnie liczba godzin świetlicowych o 59. Na stronach Szkoły Podstawowej w Babicach ogłoszono nabór na składanie ofert na remont ogrodzenia, a szkoła w szkole w Łosienicy na wymianę pieców centralnego ogrzewania. 23 kwietnia odbył się konkurs na stanowisko dyrektora przedszkola samorządowego w Rajsku. Do konkursu przystąpił jeden kandydat, obecna pani dyrektor Barbara Toczek. Zdobyła wymaganą ilość punktów i od 1 września 2015 roku obejmie stanowisko dyrektora na kolejne 5 lat. 28 kwietnia wójt gminy uczestniczył w walnym zebraniu przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Głównym tematem było zatwierdzenie sprawozdania za rok 2014. W Domu Ludowym w Porębie Wielkiej 2 maja uroczyście świętowano jubileusz powstania Miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich i 30-lecia zespołu Porębianie. Uroczystość uświetnił występ zespołu Porębian. 5 maja wójt gminy podpisał deklarację współpracy gminy z Towarzystwem na Rzecz Ziemi w zakresie realizacji projektu Natura znów się odpłaca, realizowanego z mechanizmu norweskiego. Wartość wsparcia przypadająca na gminę wyniesie około 170 tysięcy złotych. Gmina w roku 2015 deklaruje współfinansowanie projektu w wysokości 15% tej kwoty, to jest 25 tysięcy 500. W dniach 4 i 5 maja wójt gminy uczestniczył w drugich międzynarodowej konferencji Europa wobec wyzwań XXI wieku w ramach Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka. W tym roku tematem przewodnim były granice wolności. 9 maja w OSP we Włosienicy nastąpił odbiór samochodu po remoncie. Samochód ratowniczo-gaśniczy Jelcz 014. Remont pojazdu kosztował ponad 75 tysięcy złotych i objął wymianę skorodowanych części nadwozia, adaptację skrytek i dachu pojazdu, wymianę żaluzji i tapicerki, montaż belki zespolonej, masztu oświetleniowego, wymianę spalonej instalacji elektrycznej, malowanie całego pojazdu. 11 maja odbyło się spotkanie ze spadkobiercami budynku Szkoły Podstawowej w Porębie Wielkiej. Przedstawione zostało stanowisko gminy. Spadkobierczy przedstawili swoje stanowisko, podtrzymując chęć uzyskania odszkodowania za bezumowne korzystanie z obiektu za ostatnie 10 lat i wyrazili akceptację na wynajęcie budynku na czas budowy nowej szkoły za kwotę około 180 tysięcy złotych rocznie. Ustalono, że dalsze rozmowy prowadzić będą radcy prawni obu stron. Również w dniu 13 maja odbyło się spotkanie z projektantami nowej szkoły w Porębie Wielkiej. Wójt przekonał ich, aby nie rezygnowali z opracowania, jednak ustalono zmianę zakresu na projekt funkcjonalno-użytkowy, który pozwoli na ogłoszenie przetargu na zasadzie zaprojektuj i wybuduj. Na podstawie wniosku złożonego przez wójta gminy gmina znalazła się na liście gmin rekomendowanych do przyznania dotacji w ramach konkursu Małopolskie Remizy 2015. Gmina ubiega się o wsparcie w ramach wyżej wymienionego konkursu na realizację zadania pod nazwą nadbudowa i rozbudowa budynku remizy strażackiej w Stawach Monowskich w celu wygospodarowania pomieszczeń na potrzeby OSP. Zgodnie z uchwałą nr 415/15 Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu
na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich z terenu województwa małopolskiego planowany poziom dotacji dla gminy wyniesie 39 450 zł. Całkowite koszty realizacji robót oszacowane zostały na kwotę 230 tysięcy. Termin realizacji zgodnie z projektem ma nastąpić w 2015 roku. Kilka dni temu do sołtysów został rozesłany zakresy potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych sołectwach. Oczywiście wykazane zadania to tylko tematy do dyskusji, będą podlegać jeszcze pod ocenę ich konieczności, zasięgu oddziaływania i możliwości wykonania. Ich realizacja dostosowana będzie do możliwości finansowych gminy. Bardzo proszę również tych sołtysów, którzy jeszcze się z tym nie zapoznali, aby jednak zwrócili na to uwagę i swoje uwagi skierowali. No, termin był do dzisiaj, bardzo bym prosił chociaż do piątku, żeby to do nas wpłynęło. Do urzędu wpłynęło zawiadomienie z prokuratury rejonowej w Oświęcimiu, że postanowieniem prokuratora rejonowego w Oświęcimiu z dnia 4 maja 2015 roku wszczęte zostało śledztwo w sprawie nadużycia władzy, to jest o czym z artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego. Jest to działanie prokuratury wynikające z zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z tegoż artykułu i artykułu 296 z wnioskiem o wszczęcie postępowania z urzędu oraz ściganie sprawcy celem ukarania. 4 maja na warszawskich Powązkach spoczął świętej pamięci profesor Władysław Bartoszewski, honorowy obywatel gminy Oświęcim. W ostatniej drodze gminę reprezentowali przewodniczący rady Piotr Sieniawski i radny Andrzej Ryszka. Szanowni Państwo, chciałbym prosić w tym momencie, jeżeli jesteśmy, żebyśmy wszyscy wstali minutą ciszy, uczcili pamięć Władysława Bartoszewskiego. Dziękuję bardzo. Jako że mam już mikrofon w ręce, chciałem jeszcze jedną rzecz przy okazji załatwić. 13 czerwca, jak wszyscy Państwo wiecie, mamy Dni Gminy Oświęcim. Oczywiście nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie Państwa na imprezie brakuje, to jest oczywiste, ale chciałem też bardzo mocno prosić o to, żebyście w swoich środowiskach promowali tą imprezę. To jest taki moment, kiedy możemy tworzyć wspólnotę gminną, kiedy możemy wszyscy być razem, kiedy możemy coś zbudować. Niewiele jest takich momentów w roku, dlatego bardzo Was proszę, żebyście jednak po pierwsze zwrócili uwagę ludziom na to, że warto, po drugie też ci wszyscy, którzy tam mają być eksponowani w tym drugim dniu, szczególnie kiedy to jest Dzień Sołectw, też żeby to było jak najlepiej przygotowane. Ja nie wątpię, że tak będzie, no ale tak muszę jeszcze tutaj pewien nacisk na to położyć. Nie wiem, Jadzia, czy ty powiesz w szczegółach, jak to wygląda w tej chwili? Zaproszenia będą dowiezione, ale może powiedz, jaki jest plan. Więc impreza jest dwudniowa. Pierwszy dzień rozpoczynamy o godzinie 17. Będą występy zespołów młodzieżowych, zespół Bluzka oraz zespół Jack Band. Gwiazdą wieczoru będzie kabaret Nowaki około godziny 20. A od 22 zapraszam do zabawy tanecznej pod gwiazdami. Drugi dzień rozpoczynamy o godzinie 14 blokiem zabaw dla dzieci, koncertem finałowym przeglądu piosenki gminnej, gminnego przeglądu piosenki dziecięcej Nutka 2015. O godzinie 15 takie oficjalne otwarcie i koncert orkiestry Dentej, naszej orkiestry, która działa od początku roku, siedziby ma w Brzezińce. Jest to orkiestra działająca pod patronatem Oksir. O 16 jest koncert zespołu MIG. Jest to zespół disco-polowy z pierwszej półki. Następnie będzie występ zespołu młodzieżowego z gminnego gimnazjum, pokazy taneczne formacji tanecznych. Będzie przekazanie klucza do bram gminy Oświęcim. Klucz przekazuje sołectwo Brzezinka do Włosienicy. Będą także wręczane nagrody zasłużone dla gminy Oświęcim, a na finał będzie występ Haliny Frąckowiak. Całą imprezę zakończy pokaz sztucznych ogni. Ja tu chciałabym
zaznaczyć, że pokaz cały sfinansowany będzie ze środków sponsora. Tutaj ani złotówka nie będzie wydatkowana na ten pokaz z naszego budżetu. Chodzi o to, żeby po prostu ludziom to przekazać dalej, żeby nie było mówione, że pieniądze wypuszczamy gdzieś tam w powietrze. Tutaj ani złotówka z budżetu na ten cel nie pójdzie. Także serdecznie zapraszam, szczególnie drugi dzień, Dzień Sołectw. Wszystkich sołtysów bardzo proszę o przygotowanie takich stoisk, jak to żeśmy sobie ustalili w szczegółach. Będą przygotowane namioty, ławeczki, stoły, jakieś regały ekspozycyjne dla tych materiałów. Także serdecznie zapraszamy wszystkich. A tak jak już mówiłam, zaproszenia wręczymy Państwu w przerwie. Dojadą tutaj do mnie i ja wręczę Państwu osobiście. Dziękuję. Dziękujemy. Szanowni Państwo, był to punkt 5 porządku obrad, informacja o pracy Urzędu między sesjami. Przed punktem 6 proponuję 10 minut przerwy, ale nim to jeszcze ogłoszę, ja bardzo przepraszam radnych powiatowych, którzy przybyli, a nikt nie powitałem na samym początku. Miło, że panowie jesteście. Ogłaszam 10 minut przerwy. Szanowni Państwo, wznawiamy obrady sesji Rady Gminy. Punkt 6 porządku obrad to podjęcie uchwał w sprawach. W podpunkcie A to uchwała w sprawie. Zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby członków oraz powołanie składu osobowego Komisji Rewizyjnej, w tym wybór przewodniczącego komisji. Uchwała była omawiana na komisjach, w związku z tym bardzo proszę o przedstawienie stanowiska komisji. Bardzo proszę Pani Przewodnicząca Komisji. Szanowni Państwo, projekt uchwały był przedmiotem obrad komisji i został przyjęty jednogłośnie przy 11 obecnych. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo Pana Przewodniczącego, który przewodniczył wspólnej komisji rewizyjnej i oświatowej. Bardzo proszę. Uchwała była omawiana na wspólnych komisjach przy 10 obecnych. Za przyjęciem było 10 osób. Trzeba osób się wstrzymało. Bo jeszcze było na za. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś wnioski, pytania jeszcze do uchwały? Nie widzę. Ja tylko poinformuję, że skład osobowy po wyborze na radnego został Pan Lubomir Noboryk, skład komisji. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała to uchwała w sprawie zmiany uchwały ustalenia liczby członków oraz powołania składu osobowego Komisji Ogólnoadministracyjnej Edukacji Publicznej i Kultury, w tym wybór przewodniczącego komisji. Tak samo uchwała była omawiana przez komisję, w związku z tym poproszę o stanowisko Komisji Budżetu. Bardzo proszę Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo, projekt uchwały został przyjęty przez komisję jednogłośnie i 11 obecnych. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pana Przewodniczącego wspólnej komisji. Państwo, uchwała była omawiana i została przyjęta jednogłośnie przy 10 obecnych. Dziękuję. Ja tylko nadmienię, że skład komisji przed nowo wybrany Pan Radny Lubomir Noboryta, a w związku ze złożonym rezygnacją Pani Radnej Bryzek jest wycofana jako członek komisji. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi, pytania do uchwały? W związku z tym, że nie widzę, poddaję pod głosowanie uchwałę. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała to uchwała w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji Gminy Oświęcim. Uchwała była omawiana przez komisję, w związku z tym bardzo proszę o stanowisko komisji. Bardzo proszę Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu. Szanowni Państwo, projekt uchwały po wyjaśnieniach złożonych przez Panią Dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji został przyjęty jednogłośnie przy 11 obecnych. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan Przewodniczący Wspólnej Komisji. Projekt uchwały był omawiany i został przyjęty jednogłośnie przy 11 osób obecnych. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania, uwagi do uchwały?
związku z tym, że nie widzę, poddaję uchwałę pod głosowanie. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem uchwały? Jednomyślnie. Dziękuję. Szanowni Państwo, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała to uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziału w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu poprzez wniesienie przez gminę Oświęcim wkładu niepieniężnego. Uchwała była również omawiana przez komisję, w związku z tym poproszę o stanowisko. Bardzo proszę pani przewodnicząca Komisji Budżetu. Szanowni Państwo, projekt uchwały po omówieniu został przyjęty jednogłośnie przy 11 obecnych. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan przewodniczący wspólnej komisji. Wspólnej komisji projekt uchwały sobie analizowały i przyjęły jednogłośnie przy 11 za. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania, uwagi do uchwały? W związku z tym, że nie widzę, poddaję uchwałę pod głosowanie. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała to uchwała w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego służebności przesyłu na nieruchomości w obrębie Brzezinka stanowiącej własność gminy Oświęcim. Uchwała była również omawiana przez komisję, w związku z tym bardzo proszę o stanowisko. Bardzo proszę pani przewodnicząca. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie przy 11 obecnych. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan przewodniczący wspólnej komisji. Projekt uchwały był omawiany, został przyjęty jednogłośnie przy 11 obecnych. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś jeszcze pytania, uwagi do uchwały? W związku z tym, że nie widzę, poddaję uchwałę pod głosowanie. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała to uchwała w sprawie minimalnych stawek opłat za korzystanie z lokali w placówkach oświatowych. Uchwała była omawiana przez komisję, w związku z tym bardzo proszę o stanowisko komisji. Bardzo proszę pani przewodnicząca Komisji Budżetu. Uchwała była omawiana przez komisję. Wyjaśnienie udzielał pan dyrektor załatwiczy, pan dyrektor Szpara. Po wyczerpaniu dyskusji projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie przy 11 głosach. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan przewodniczący wspólnej komisji. Bardzo proszę. Projekt uchwały był omawiany. Wyjaśnienie pan dyrektora został przyjęty jednogłośnie przy 11 głosach. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Ja tylko informacyjnie dla Państwa, że na wczorajszej wspólnej posiedzeniu komisji w paragrafie pierwszy punkt 5 było dopisanie do dopłaty wymienionej w ustępie drugim. Należy dopisać ustęp jeszcze trzeci. Dolicza się opłatę podatku od nieruchomości poniesioną przez wynajmującego proporcjonalnie od zajmowanej powierzchni. To było wczoraj przyjęte przez komisję. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania i uwagi do uchwały? W związku z tym, że nie widzę, poddaję uchwałę pod głosowanie. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała to uchwała w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego pod nazwą Pierwszy dzwonek dla uczniów z rodzin wielodzietnych 3+ z gminy Oświęcim na rok szkolny 2015-2016. Uchwała była omawiana przez komisję, w związku z tym bardzo proszę o przedstawienie stanowiska komisji. Bardzo proszę pani przewodnicząca. Szanowni Państwo, projekt uchwały był przedmiotem obrad komisji. W trakcie posiedzenia komisji przez panią kierownik została wniesiona autopoprawka w punkcie 4 punkt 1 arabski. Przyjmuje następujące brzmienie. Pomoc udzielana jest na wniosek w formie deklaracji rodzica dysponującego pełnią lub ograniczoną władzą rodzicielską. Ta poprawka była na wniosek organu finansującego, czyli Zarządu Województwa Małopolskiego. Projekt po poprawce został przyjęty jednogłośnie przy 11 obecnych. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan przewodniczący wspólnej komisji. Wyjaśnia pani kierownik. Projekt uchwały był omawiany i został przyjęty jednogłośnie przy 11 obecnych. Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jakieś jeszcze pytania o uwagi do uchwały?
związku z tym, że nie widzę, poddaję pod głosowanie uchwałę, oczywiście z autopoprawką wprowadzoną na komisji. Kto jest za przyjęciem uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała to uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Oświęcim. Uchwała była omawiana przez panią skarbnik na posiedzeniach komisji. W związku z tym bardzo proszę o stanowisko komisji. Pani przewodnicząca, bardzo proszę. Projekt uchwały był omawiany na komisji oraz został przyjęty jednogłośnie przy 11 obecnych. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan przewodniczący wspólnej komisji. Projekt uchwały był omawiany, został przyjęty jednogłośnie przy 10 obecnych. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania o uwagi do uchwały? W związku z tym, że nie widzę, poddaję uchwałę pod głosowanie. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała to uchwała w sprawie zmian do uchwały budżetowej. Również była omawiana przez komisję. W związku z tym bardzo proszę pani przewodnicząca Komisji Budżetu. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie przy 11 obecnych. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący wspólnej komisji. Projekt uchwały był omawiany, został przyjęty jednogłośnie przy 10 obecnych. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi do uchwały? W związku z tym, że nie widzę, poddaję pod głosowanie uchwałę. Bardzo proszę, kto jest za? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała to uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność wójta gminy Oświęcim. Została ona złożona i przygotowywana przez komisję rewizyjną, która rozpatrywała skargę i de facto na jej wniosek wprowadzamy ją do rozpatrzenia na tej sesji. Była omawiana również przez komisję. W związku z tym bardzo proszę o stanowisko Komisji Budżetu. Bardzo proszę pani przewodnicząca. Szanowni Państwo, projekt uchwały był omawiany, analizowany przez komisję. Komisja również analizowała uzasadnienie do projektu uchwały i po tym została, projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie przy 11 obecnych. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan przewodniczący wspólnej komisji. Projekt uchwały był omawiany, to nam w ogóle, że było dwa razy spotkanie komisji rewizyjnej. Na pierwszej temat był omawiany, na drugiej były już podjęte były głosowanie, w którym to 15 obecnych, 11 było za przyjęciem. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Ja tylko nadmienię, że skarga została rozpatrzona i uznana za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, jak postanowił załącznik uchwały. Poddaję w takim razie uchwałę pod głosowanie. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem uchwały? Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała to uchwała wprowadzona do porządku obrad przez pana wójta w sprawie wytypowania członków Rady Społecznej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu. Była również omawiana przez komisję, w związku z tym bardzo proszę o stanowisko Komisji Budżetu. Komisja zapoznała się z projektem uchwały i projekt uchwały został przyjęty. Osoby zainteresowane wyrażają zgodę na kandydowanie do Rady Społecznej dla. I projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie przy 11 obecnych. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan przewodniczący Komisji Wspólnej. Projekt uchwały był omawiany. Stosunkiem głosów 11 za, 11 obecnych został przyjęty. Dziękuję bardzo. Ja tylko nadmienię, że przedstawicielami w Radzie Społecznej Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego zostali zaproponowani pan Jacek Mydlarz i pan Stanisław Dziedzic. Czy ktoś z Państwa ma jakieś jeszcze pytania do uchwały? W związku z tym, że nie widzę, poddaję uchwałę pod głosowanie. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała to uchwała w sprawie nadania tytułu zasłużony dla gminy Oświęcim pośmiertnie panu Zbigniewowi Rogurzowi. Również uchwała była omawiana
przez komisję. W związku z tym bardzo proszę o stanowisko komisji. Bardzo proszę Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu. Komisja przyjęła projekt uchwały jednogłośnie przy 11 obecnych. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan Przewodniczący Wspólnych Komisji. Wspólne komisje projekt uchwały omawiały i przyjęły jednogłośnie przy 11 obecnych. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania, uwagi do uchwały? W związku z tym, że nie widzę, poddaję uchwałę pod głosowanie. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała to uchwała w sprawie nadania tytułu zasłużony dla gminy Oświęcim pośmiertnie pani Elizie Górze. Uchwała również była omawiana przez komisję, w związku z tym poproszę o stanowisko Komisji Budżetu. Ten projekt uchwały również został przyjęty przez komisję jednogłośnie przy 11 obecnych. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan Przewodniczący Wspólnej Komisji. Projekt uchwały był omawiany i został przyjęty jednogłośnie przy 11 głosach obecnych. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania, uwagi, wnioski? W związku z tym, że nie widzę, poddaję uchwałę pod głosowanie. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała to uchwała w sprawie nadania tytułu zasłużony dla gminy Oświęcim panu Andrzejowi Bibrzyckiemu. Również uchwała była omawiana, przedstawiana na komisjach. W związku z tym proszę o stanowisko Komisji Budżetu. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, projekt uchwały po omówieniu został przyjęty przez komisję stosunkiem głosów 9 za, 2 przeciw, nikt się nie wstrzymał. Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Wspólnej Komisji, bardzo proszę. Projekt uchwały był omawiany i za przyjęciem uchwały było 9 osób, przeciwna była jedna osoba, jedna osoba się wstrzymała. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania, uwagi, wnioski do uchwały? W związku z tym, że nie widzę, poddaję uchwałę pod głosowanie. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem uchwały? 14. Proszę przyjąć 13. 13. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Szanowni Państwo, uchwała została przyjęta przy 13 głosach za, jednym głosie przeciwnym, jednym głosie wstrzymującym. Kolejna uchwała to uchwała w sprawie nadania tytułu zasłużony dla gminy Oświęcim panu Bronisławowi Jani. Uchwała również była omawiana przez komisję, w związku z tym poproszę o stanowisko komisji, Komisji Budżetu. Bardzo proszę Pani Przewodnicząca. Po zapoznaniu się z projektem uchwały komisja przyjęła projekt stosunkiem głosów 10 za, przy jednym wstrzymującym. Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Wspólnej Komisji, bardzo proszę. Projekt uchwały był omawiany. W głosowaniu wzięło udział 11 osób. Za przyjęciem było 3 osób. Przy jednej osobie to się wstrzymało. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania, uwagi, wnioski do uchwały? W związku z tym, że nie widzę, poddaję uchwałę pod głosowanie. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem uchwały? Tym razem 14. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała została przyjęta przy 14 głosach za i jednym głosie wstrzymującym. Kolejna uchwała to uchwała w sprawie nadania tytułu zasłużony dla gminy Oświęcim panu Tadeuszowi Dzięziołowi. Również uchwała była omawiana przez komisję, w związku z tym poproszę o stanowisko komisji. Bardzo proszę, Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu. Na Komisji Budżetu projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie przy 11 obecnych. Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Wspólnej Komisji, bardzo proszę. Wspólne komisje uchwały omawiały i przyjęły jednogłośnie przy 11 obecnych. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytania, uwagi, wnioski do uchwały? W związku z tym, że nie widzę, poddaję uchwałę pod głosowanie. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem? Dziękuję. Szanowni Państwo, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała to uchwała w sprawie nadanie tytułu zasłużony dla gminy Oświęcim panu Stanisławowi Rydzoniowi. Również uchwała była omawiana i przyjmowana przez komisję. Bardzo proszę o stanowisko. Bardzo proszę Pani Przewodnicząca Komisji Budżetu. Komisja analizowała projekt uchwały. Za przyjęciem było 10 osób. Jedna osoba się wstrzymała. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pan Przewodniczący Wspólnej Komisji. Szanowni Państwo, projekt uchwały był omawiany. W
głosowaniu wzięło udział 11 osób, 10 osób było za, 1 osoba się wstrzymała. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi, wnioski do uchwały? W związku z tym, że nie widzę, poddaję uchwałę pod głosowanie. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała to uchwała w sprawie nadania tytułu zasłużony dla gminy Oświęcim panu Józefowi Strycharskiemu. Również uchwała była omawiana i przyjmowana przez komisję, w związku z tym poproszę o stanowisko. Bardzo proszę pani przewodnicząca Komisji Budżetu. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie, 11 osób obecnych. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący wspólnej komisji, bardzo proszę. Szanowni Państwo, projekt uchwały omawiany został przyjęty jednogłośnie, 13 osób obecnych. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi, wnioski do uchwały? W związku z tym, że nie widzę, poddaję uchwałę pod głosowanie. Bardzo proszę, kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała to uchwała w sprawie nadania tytułu zasłużony dla gminy Oświęcim panu Janowi Fabi. Również uchwała była omawiana przez komisję i przyjmowana. W związku z tym poproszę o stanowisko. Bardzo proszę pani przewodnicząca Komisji Budżetu. Projekt uchwały został przyjęty przez komisję stosunkiem głosów 10 za, 1 osoba była przeciw. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan przewodniczący wspólnej komisji. Szanowni Państwo, projekt uchwały był omawiany przy 11 osobach obecnych. 10 było za przyjęciem uchwały, 1 była przeciwna. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi, wnioski do uchwały? W związku z tym, że nie widzę, poddaję uchwałę pod głosowanie. Bardzo proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Nie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała została przyjęta przy 14 głosach za i 1 głosie przeciwnym. Kolejna uchwała to uchwała w sprawie nadania tytułu zasłużony dla gminy Oświęcim panu Jerzemu Dążałowi. Również uchwała była omawiana przez komisję i przyjmowana. W związku z tym proszę o stanowisko. Pani przewodnicząca Komisji Budżetu, bardzo proszę. Uchwała została przyjęta przez Komisję Budżetu z stosunkiem głosów 10 za, przy jednej osobie wstrzymującej się. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan przewodniczący wspólnej komisji. Projekt uchwały był omawiany na komisji przy 11 osobach obecnych. 10 było za przyjęciem, 1 osoba się wstrzymała. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi, wnioski do uchwały? W związku z tym, że nie widzę, poddaję uchwałę pod głosowanie. Bardzo proszę, kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Szanowni Państwo, uchwała została przyjęta przy 14 głosach za i 1 głosie wstrzymującym. Kolejna uchwała to uchwała w sprawie nadania tytułu zasłużony dla gminy Oświęcim panu Piotrowi Strzeniawskiemu. Również uchwała była omawiana przez komisję i przyjęcie stanowiska. W związku z tym poproszę o stanowisko. Bardzo proszę pani przewodnicząca Komisji Budżetu. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie przy 11 obecnych. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan przewodniczący wspólnej komisji. Wspólnej komisji projekt uchwały omawiały i jednogłośnie przy 11 obecnych. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytania, uwagi, wnioski do uchwały? W związku z tym, że nie widzę, poddaję uchwałę pod głosowanie. Bardzo proszę, kto jest za? 14, panie przewodniczący. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Szanowni Państwo, dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta przy 14 głosach za i 1 głosie wstrzymującym. Kolejna uchwała to uchwała w sprawie... Dziękuję. Kolejna uchwała to uchwała w sprawie nadania tytułu zasłużony dla gminy Oświęcim panu Markowi Sowie. Również uchwała była omawiana i przyjęta przez komisję. W związku z tym poproszę o stanowisko komisji. Bardzo proszę pani przewodnicząca komisji budżetu. Uchwała była omawiana na komisji, przyjęta stosunkiem głosów 10 za, przy 1 wstrzymującym. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan przewodniczący wspólnej komisji. Proszę Państwa, uchwała była omawiana przy 11 osobach obecnych. 10 było za przyjęcie, 1 osoba się wstrzymała. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi, wnioski do uchwały?
W związku z tym, że nie widzę, poddaję uchwałę pod głosowanie. Bardzo proszę, kto jest za? 14. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, uchwała została przyjęta. 14 głosów za i 1 głosie wstrzymujący. Szanowni Państwo, tym samym wyczerpaliśmy w porządku obrad punkt 6. Podjęcie uchwał w sprawach. Było dzisiaj wyjątkowo dużo. Myślę, że 10 minut przerwy, to poproszę. Szanowni Państwo, ustawiamy obrady sesji Rady Gminy. Szanowni Państwo, uruchomione w porządku obrad to wnioski i interpelacje radnych. Na listę pytających, zgłaszających interpelacje, wnioski pisała się pani przewodnicząca Maria Drogo. Bardzo proszę pani. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Komisie, Szanowni Goście. Drodzy Państwo, mam dwa wnioski do starostwa Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg. Pierwszy wniosek to jest prośba o ścięcie pobłoczy na ulicy Tyszkiewicza od cmentarza do Kulka. Jest to mój kolejny wniosek. I kolejna prośba, oczywiście uzasadnienie takie, że woda, która stoi tam na tej ulicy, niszczy ją, a myślę, że nie są to duże koszty wcięcia tego pobłoczy, a o to, jakie drogi, jakie stanie mamy, to powinniśmy dbać, bo na przebudowę, modernizację nie ma szans w najbliższym czasie. Drugi wniosek to jest uzupełnienie pobłoczy na ulicy Wadowickiej, odcinek od ulicy Sośnina do skrzyżowania z ulicą Gaj. Tam są bardzo takie duże ubytki i samochody jak się mijają, to jest naprawdę pourywane kawały asfaltu i trzeba by było to po prostu pouzupełniać. Trzeci wniosek to jest prośba o podjęcie działań dla bezpieczeństwa pieszych poruszających ulicą Wadowicką, rejestr skrzyżowań z ulicą Wykręt i ulicą Ruczaj. Oczywiście najbezpieczniejszym rozwiązaniem byłaby budowa chodnika, natomiast no, jak już próbuję gdzieś tam się zorientować, w najbliższym czasie nie ma na to szans, więc tutaj bardzo proszę o spotkanie i wizję w terenie i być może coś na miejscu spróbujmy jakieś rozwiązanie właśnie tam po to, by piesi mogli bezpiecznie tamten odcinek przechodzić. Ja dodam, że chodnik kończy się przy ulicy Wykręt i tam jest przejście do ulicą Wadowicką, nie ma pobocza, są barierki, wyrzutu ci piesi. No, według informacji, co otrzymałam, piesi mają prawo poruszać się po ulicy, ale drodzy Państwo, naprawdę to jest po prostu no, strach, jeżeli samochody jeżdżą. Bardzo duży ruch jest, myślę, że można by było tam czy poszerzenie poboczy, czy jakieś inne po prostu rozwiązanie. Następne mam wnioski do wójta gminy. Zwracam się z prośbą o wyczyszczenie rowu biegnącego od ulicy Wadowickiej wzdłuż ulicy Przedzielę, lewa strona od najazdu Oświęcimia do rowu odwadniającego na Wykręcie. W 1998 roku gmina wspólnie z mieszkańcami ten ruch wyczyściła i udrożniła. Od tego czasu nic w tym rowie nie było robione i on jest w tej chwili zarośnięty i nie spełnia swojej roli. O pomoc w wyczyszczeniu tego rowu proszą mieszkańcy Poręby Wielkiej z ulicy Przedzielec i Wadowickiej. I drugi wniosek to zwracam się z prośbą o uzupełnienie ubytków na parkingu przy tak zwanym starym cmentarzu. Tam są bardzo takie duże dziury i trzeba by to było po prostu do uzupełnienia. Dziękuję bardzo. To wszystko. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Bardzo proszę Pani Przewodnicząca Dobrzek. Szanowni Państwo, Panie Wójcie, w związku z przygotowaniem projektu studium uwarunkowań zbiorów zagospodarowania przestrzennego naszej gminy składam zapytanie, czy firma Kopex na etapie tworzenia i konsultacji społecznych składała jakieś wnioski do tego studium i uwagi, a jeśli tak, to jakie? Firma Kopex lub ewentualnie jako przedstawiciele tej firmy. Drugie, moja prośba składana na
za moim pośrednictwem przez mieszkańców Poręby Wielkiej. Proszę o to, aby mieszkańcy byli szerzej informowani o pracach w dziedzinie, jeżeli opracowujemy studium lub plany miejscowe zagospodarowania. Do tej pory przyjęło się to tylko w formie zwyczajowej, wieszanie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń. Jak wiemy, mamy dzisiaj takie czasy, że wszyscy jeżdżą samochodami i nie zawsze tutaj mają możliwość zapoznania się z tymi ogłoszeniami. Proszę może za pośrednictwem Gazety Gminnej też, żeby takie informacje były przekazywane, lub za pośrednictwem jakichś innych publikatorów, tak żeby jak najszerzej społeczeństwo było poinformowane, że jakieś plany zagospodarowania są stworzone lub studium, bo czasem się to wiąże naprawdę z uciążliwościami na całe życie. Wiem, bo sama kiedyś byłam po prostu też ofiarą takiego zdarzenia, że nie przypilnowaliśmy sobie momentu tworzenia planu, a potem to na całe życie pozwoli to leczeć do większej liczby mieszkańców, a także uniknąć w przyszłości jakichś konfliktów czy nakładów finansowych na zmianę planu, jeżeli są ewidentne względy tworzenia. To wszystko. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Bardzo proszę pan przewodniczący Komisji Rewizyjnej, pan Majewski. Panie przewodniczący, szanowni panie koledzy radni, panie wójcie, koledzy sołtysi, proszę przejść. Proszę państwa, to jest zapytanie, które wynikło z rozmów z mieszkańcami, dotyczy dlaczego wydawanie worków na odpady zielone trawa, liście jest tylko w miesiącu październiku, ilość 4 sztuk, a odbiór w listopadzie. Czy do umowy nie można by było zawrzeć aneksu, w którym by wydawanie worków było w miesiącu maju, październiku? O czym mowa, proszę państwa, akurat na tym, że mamy dwa takie czasy w danym roku kalendarzowym, to jest początek roku, maj, to jest trawa, a na koniec mamy jesień, mamy liście. I jeżeli nie mamy tych worków na tę trawę, do 4 sztuk, to nie można do czegoś wkładać, do czegokolwiek, jak nie ma się tych worków. Po prostu proszę, żeby te worki albo dawać większej ilości, lub dawać je w maju. Kto sobie będzie mógł składować to w tych workach, będzie miał to zamknięte, złożone i w listopadzie odbierzemy to. To do dyskusji, bo jest taka umowa zawarta na tą chwilę. Ale proszę państwa, no, te osoby, nie mając tych worków, nie mają możliwości rozkładowania w ten sposób cywilizowany. Po prostu na łatwiznę idą, wywożą, gdzie się da. I jest to moja prośba, żeby ewentualnie te worki wydać w miesiącu maju, czy w ilości 4 sztuk, czy więcej, to jest temat do dyskusji. Dziękuję. Panie przewodniczący. Tak, bardzo proszę pan. Szanowny panie radny, panie przewodniczący. To, że te worki są odbierane raz w roku, w październiku, to jest efekt uchwały podjętej przez radnych Rady Gminy Oświęcim poprzedniej kadencji. To, że się dzieje tak, a nie inaczej, to jest bezpośrednia konsekwencja podjęcia takiej uchwały. Nie ma wśród zadań własnych gminy zadania o nazwie odbiór odpadów zielonych, bo to nie są odpady gospodarstwa domowego. Większość gmin wiejskich nie odbiera takich odpadów w ogóle. Ja wiem, że tutaj jest specyficzna sytuacja, bo to było robione do tej pory i ludzie się denerwują, ponieważ było i przestało być, ale ja zwracam uwagę na fakt, że wójt gminy wobec podjęcia takiej, a nie innej uchwały jest absolutnie ubezwłasnowolniony w tej dziedzinie. Natomiast dzisiaj, miałem o tym mówić za chwilę, korzystając z okazji, powiem teraz, to co traktujemy jako pewną swoją winę, choć ja nie do końca zdawałem sobie sprawy z tego, że jest taka sytuacja, dopiero się dowiedziałem przedwczoraj, przygotowaliśmy informacje dla mieszkańców, czego to wynika i dlaczego jest tak, a nie inaczej. Ta informacja zostanie skserowana w potrzebnej ilości egzemplarzy i zostanie państwu przekazana, przede wszystkim sołtysom, z gorącą prośbą o to, żeby to powiesić w miejscach widocznych, po to, żeby mieszkańcy mogli się z tym zapoznać i zostanie też to samo opublikowane w najnowszym numerze Gazety Gminnej. Generalnie to staramy się do wszystkiego podchodzić rzeczowo i życiowo i ja widzę w tym logikę, że na terenach wiejskich można coś zrobić z trawą, można ją wysuszyć i spalić, bo to jest dozwolone. I o ile oczywiście spełnia się warunki. A wywożenie tego za ciężkie pieniądze, takie jak śmieci, no nie bardzo ma uzasadnienie ekonomiczne. Raz w roku, owszem, dla tych, którzy nie mają innego pomysłu. Dziękuję bardzo. Myślę, że tak jak pan mój powiedział, będzie przygotowana odpowiedź i wszyscy państwo się z nią zapoznacie i będziemy mogli też sobie o tym podyskutować. Bardzo proszę pan radny Jezierski. Szanowni radni, panie wójcie,
Burmistrza Uniwersytetu. Ja tylko jeden taki wniosek. Wspominał mi Pan Wójt w rozmowie, że będzie przygotował taki ranking czy listę miejsc, które wymagają budowy oświetlenia, znaczy latami. 4 lata temu już Pani Wójt obiecała tam mieszkańcom Węgielnika, tam w okolicy, czy nawet Poręckiej w okolicy Węgielnika, żeby tam to doświecić, bo tam jest oczywiście sytuacja, tam jest ciemno, jak wiedzą Państwo gdzie. No, Pan Przewodniczący i Pan Sołtys pamięta, że na zeszłym zebraniu w zeszłym roku wiejskim była Pani z Węgielnika, która właściwie tam prawie płakała, że są zapomnieni i że no prosi o to latanie. No i proszę, żeby to miejsce było umieszczone w tym rankingu i kiedyś w przyszłości ta latania tam powstała w miarę możliwości finansowych. Dziękujemy Panu Radnemu. Chyba cieszę, tak? To dziękujemy bardzo. Bardzo proszę Pan Radny Andrzej Ryska. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie. Zwracam się z wnioskiem do Pana Wójta o wyjaśnienie, czy zabudowa słupków blokujących wjazd do podwórka między posesjami 2 i 4 przy ulicy Czerniowskiej w Brzezince, gdzie mieści się przedszkole samorządowe, była uzgodniona przez Zarząd Nieruchomości Spółka CO z Urzędem Gminy Oświęcim i jest zgodna z przepisami przeciwpożarowymi. Jeżeli nie, to proszę o wyegzekwowanie usunięcia tych przeszkód. Temat znany. Tak. I drugie, w związku z uruchomieniem w dniu dzisiejszym wyjścia turystów z parkingu na ulicę Męczeństwa Narodów, bramą główną, proszę o zwrócenie się do starostwa powiatowego w Oświęcimiu o obkoszenie traw wzdłuż chodnika oraz jego obczyszczenie na odcinku od wiaduktu do bramy śmierci, co ułatwi ruch pieszych tych traw. Dziękuję. Dziękuję Panu Radnemu. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa radnych jeszcze? Bardzo proszę Pan Radny. Mam pytanie w tej kwestii. Zwracam się z prośbą do wójta gminy o rozpatrzenie wniosku mieszkańców Łazy i Puścina Krojcu o możliwości dowozu dzieci do szkoły podstawowej. Dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej i rodziców z tych terenów muszą objęci dowozem przez gminę. Dystans do pokonania przez dzieci to blisko 4 km. Proszę o podjęcie działań w celu rozwiązania tego niedopatrzenia w organizacji dowozu dzieci do szkoły. Oczywiście mam tutaj na myśli organizację na następny rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panu Radnemu. Bardzo proszę się tutaj Państwa radnych jeszcze. W związku z tym, że nie widzę, bardzo proszę Pan Władysław Zalewski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie, mam kilka wniosków. Pierwszy dotyczy dokończenia parkingu przy ulicy Bernasia i zabudowanie chodnika przy tej samej ulicy na długości 80 metrów. Co dotyczy dokończenia parkingu, w latach poprzednich Pani Wójt Małgorzata Grzyba przejęła działkę na gminę od księdza proboszcza, czyli działkę parafialną. Ja byłem negocjatorem, co za to zrobić, bo ksiądz proboszcz zaproponował, żeby gmina w ramach rekompensaty wykonała coś dla parafii, czyli dla sołectwa. No i uzgodniliśmy wspólnie z Panią Wójt, że będzie to zrobione, te kilka stanowisk parkingowych, które pomagają wszystkim, którzy korzystają z tego, to znaczy pomagają ludziom, mieszkańcom, nie tylko w Łosińcy, ale i Stawów i Dworek, bo tam przyjeżdżają. Co dotyczy, no i do tej pory nie zostało to zrealizowane, a wypada, żeby jednak gmina się wywiązywała, czyli wójt, żeby zawiązywał się z pewnych zobowiązań, które się dowiązują. Następnie, co dotyczy rekompensaty. W ramach tej rekompensaty, zaraz wyjaśnię, za co rekompensaty, bo gospodarka we Włosienicy finansowa jest troszeczkę inna niż w całej gminie. Bo utrzymanie cmentarza, utrzymanie kaplicy cmentarnej w pełni leży na barkach parafii. Gmina nie dopłaca nic. Jeżeli dotyczy, tak dalej mówiąc, jeszcze domów ludowych, sami
Państwo radni wiedzą, że domy ludowe no, obciążają w jakiś sposób gminę, gmina dotuje to, a we Włochnicy znowu inaczej, gdyż dom ludowy jest własnością OSP i gmina nie dopłaca nic. To się nauczymy mieszkańców. I dlatego też proponuję, żeby w ramach rekompensaty zrobić ten kawałek chodnika, który będzie służył wszystkim ludziom i wszystkim nie tylko naszej wioski, ale i sąsiednich stawów, sąsiednich dworów, bo tam tędy jeżdżą, bo tam największy nawał jest w niedzielę. To jest około 80 minut. To byłyby te sprawy. Następną sprawę, jak co roku chodzi o ulicę Glonową, ulicę Myśliwską i Morki. Bo to są drogi, które nie są asfaltowane, tylko zwykłym tłuczniem. I co roku wypada usunąć usterki, czyli wyrównać dziury, które tam powstają, jak zawsze. Co roku jest to dojazd nie tylko do Płyn, ale i dojazd do Wrocławia, do posesji. Proponuję też ulicę Plonową uzupełnić korą asfaltową, bo ona jest korą nakładana. A natomiast te inne, te biedro tłuczniem, nie wiem, czy jest jeszcze możliwość, bo kiedyś to było robione po spółą i to było bardzo dobre, bardzo się dobrze klinowało. 30 lat temu była robiona ta droga i ona w tych miejscach jeszcze trzyma bardzo dobrze. Ale nie wszędzie, bo niektóre się rozjeżdżają. Następna sprawa jest doprowadzić do stanu użyteczności przepompownię przy ulicy Okrętu. Tam było sugerowane i dalej sugeruję, żeby zastosować pompę elektryczną, która przy podnoszeniu poziomu włącza się. W tej chwili jest to połowicznie zrobione, bo klampy są, a nie ma pompy. I mały deszcz, no nikt nie robi, nic się nie dzieje, no bo wtedy ani się klapy, woda się zbiera. A dopiero przy dużych deszczach, oczywiście straż przyjeżdża ze swoimi pompami, ale to przy dużych deszczach, a już podtopienia u ludzi są. A jeżeli by była pompa elektryczna, jest tam zasilanie, jest wszystko. Wtedy ona się włącza przy podniesieniu się lekkiego już. Włącza się, pompuje, a w miarę, jeżeli by było niewystarczające, to by były wielkie opady, czyli rodzaj powodzi, no to wtedy dopiero wchodzi straż ze swoimi leśnymi pompami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panu Sołtysowi, czy ktoś z Państwa Sołtysów jeszcze chciał zabrać głos? Bardzo proszę, Panie Sołtys. Skoro była mowa już o tych doświetleniach, o jakichś liściorach, w związku z tym ja też bardzo proszę, mamy ulicę Medardego, gdzie było parę domów i jest tam oświetlenie, natomiast w chwili obecnej budują się nowe, już co niektórzy mieszkają w nich od dłuższego czasu. To jest ulica, Państwo przejeżdżali, ale to tak szybko było, że nawet nie zauważyliście, odłam od ulicy Zgodnej. To są w polach budowane domy i jeżeli tam nie ma oświetlenia, strach tam po prostu wyjść nawet z własnego samochodu, dojść do domu. Bardzo proszę to też jako wniosek i ujęcie, żeby może w przyszłości zrobić to doświetlenie. Na początku tej ulicy Medardego, owszem, są latarnie, natomiast dalej jest ciemno. A powstają nowe domy i już mieszkają i jest ich coraz więcej. Dziękuję bardzo. Tak. Panie Burmistrzu, czy ktoś z Państwa jeszcze są tytuł? Bardzo proszę, uzupełnienie Pan. Nie, przepraszam bardzo, ale z tego wszystkiego za, bo chciałem jeszcze przypomnieć, że Panu Sołtysom, Panu Radnym, że złożyłem w imieniu Sołtysów zmiany do statutu i zmiany do ordynacji wyborczej wszystkich naszych sołectw. Jest to złożone, to cośmy ostatnio na spotkaniu sołtysi omawiali, w tej chwili jest to już i u Pana Radnego i u Pana Wójta. Dziękuję. Dziękuję Panie Komisarzu. W wolnych wnioskach, czy jakieś Państwa, które spływają, byłaby taka informacja, a radni są już poinformowani na komisarzu. Czy ktoś z Państwa jeszcze jakieś pytania, uwagi? Nie widzę. Powiem, że z tej strony miałbym jeden wniosek, to de facto wniosek do starostwa powiatowego.
Jest to wniosek, który był składany na zebraniu wiejskim, ale też mieszkańcy postulują o przycięcie drzew wzdłuż ulicy Grojewskiej. Po prostu no, stwarzają zagrożenie już te drzewa. To jest kwestia starostwa powiatowego, szczególnie w okolicach szkola są stare dęby, które no, w pewnym momencie mogą zrobić jakąś nieprzyjemną rzecz. Kolejny wniosek to wniosek, panie wójcie, zebrania wiejskiego. Chciałbym wiedzieć, na jakim etapie jest organizacja ruchu, zmiana organizacji ruchu na ulicy Borowej. Słynne skrzyżowanie, zmiana pierwszeństwa przejazdu. Ja nie mam więcej pytań. Czy ktoś z państwa? Bardzo proszę, pan radny. Panie przewodniczący, wysoka rada. Panie wójcie, ja kiedyś proponowałem, żeby dać wykazy sołtysom mieszkańców, którzy nie mają zawartej umowy śmieciowej. Bo to, co się teraz dzieje, to jest błąstwa do nieba. Za darmo ludzie śmieci oddają za te 8 zł, a tych śmieci na przystankach nam przybywa. No i chciałbym wiedzieć, do kogo ja mam się zwrócić, bo nie wiem, kto ma umowę, kto te śmieci przynosi w tych workach na te przystanki. Jedna rzecz to jest taka, że to jest RZGW, śluza. Czy oni mają zawartą umowę, czy nie? A jak nie, to gdzie oni te śmieci dawają? Na przystanek przywożą. Drugie to jest rybaki nieszczęsne. Każdy idzie i na przystanek śmieci dawają. A sołtys wie, co bierze auto, jedzie i do domu se przywozi śmieci ludzkie. Bo to tak nie może być na przystanku śmieci worki stołowe. Żeby był wykaz, kto nie ma umowy zawartej w danym sołectwie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu radnemu. Bardzo proszę w tej kwestii pan wójta. Odpowiadając jakby trochę od tyłu, panie radny, pan kierownik ze śluzy bardzo prosił o pański numer telefonu i chciał się z panem kontaktować w jakiejś sprawie. Będzie pan mógł z nim to załatwić. Tak na marginesie, jakby pan radny kiedyś organizował spotkanie tam na śluzie, to ja bardzo chętnie bym tam też chciał rozpoznać temat. Bo to też jest jedna jeszcze z tych rzeczy, gdzie nie byłem i chciałbym nie być. To bardzo będę wdzięczny, po pierwsze. Po drugie, niestety pańska prośba nie może zostać spełniona ze względu na ustawę o ochronie danych osobowych. Natomiast proszę mi wierzyć, tylko proszę państwa, ja mam taką uwagę na marginesie. Ja mam nadzieję, że państwo widzicie, że urzędnicy gminy Oświęcim naprawdę mają co robić. Każdy wydział dostał tyle zadań, że tam nie siedzi nikt i nie ma czasu na to, żeby robić cokolwiek innego, oprócz bardzo intensywnej pracy w tej chwili. I pewnych zadań nie da się realizować jakby jednocześnie i naraz. Pewne rzeczy muszą być stopniowo realizowane i to jest jedna z nich. Te kontrole będą następowały, ale pan wie, panie radny, że w tym wydziale, który jest za to odpowiedzialny, w ogóle mamy niedoetatowanie i tam musimy sobie jakoś radzić, no więc jakoś sobie radzimy tak, żeby gminy jednak nie narażały na największe koszty. To będzie realizowane i te kontrole będą prowadzone. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę jeszcze zapytanie pana radnego. Panie przewodniczący, wysoka rado, ja ponawiam prośbę, którą wczoraj do Mirka, dajcie tam ograniczenie prędkości, ponieważ Wojtek się zwracał, żeby między stawami tam było. Rzeczywiście, no, dziś zbiera śmieci, on musi to robić dwa razy. Ograniczenie tonażu, nie? Tonażu, tak, tak, tak. Tam było dwa razy, tam był i tonaż, i prędkość. Bo tam były, Wojtek, zwracaliśmy się wcześniej, żeby była tonaż i prędkość, jakieś ograniczenie. Pan ostatnio, ja akurat przyjeżdżałem z dzieckiem, no, on ma duże auto. I tego jest 20 ton. Jak on zjedzie na pobocze, jest szybowka, obrywa boki. Ja rozumiem, że jest skrót fajny, między stawami przez zaborze są na wysypisku śmieci, ale pomyślcie państwo nad tym, żeby tam było to ograniczenie tonażu i prędkości od strony zaborza i od strony kolistej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj państwa radnych sołtysów jeszcze w tym punkcie pytania? Nie widzę. Punkt 8 porządku obrad to odpowiedzi na wnioski, interpelacje, wolne wnioski. Panie wójcie, czy jakieś odpowiedzi w związku z pytaniami? To, co odpowiadałem na bieżąco, ja mam dwie krótkie informacje, jeżeli mogę, panie. Bardzo proszę. Pierwsze, na jednym z portali społecznościowych
jest tworzona grupa radni i sołtysi gminy Oświęcim. Chciałbym zwrócić uwagę Państwa, że to jest w Waszym interesie, żeby tam być. Tworzymy to po to, żeby szybko i sprawnie dokonywać konsultacji co do pewnych problematycznych rzeczy. Zawsze będzie się można wypowiedzieć. Ja z większością z Państwa rozmawiałem na ten temat i wiecie, że to miałem zamiar zrobić, więc to jest już zrealizowane w zasadzie. I chciałbym też powiedzieć, że jesteśmy w trakcie organizowania spotkania z dyrektorem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafałem Soleckim. To będzie spotkanie, dzięki któremu będziemy mieli lepszą wiedzę, jak można skutecznie pozyskiwać środki w nowej perspektywie. To jest dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, prawa ręka marszałka Marka Sowy, od wszystkich funduszy. No, człowiek, który jest naprawdę geniuszem, jeżeli chodzi o swój obszar. Ja mam również nadzieję, jestem na etapie konsultacji, że tutaj razem z nim się pojawi pan marszałek Sowa, ale co do tego nie mam jeszcze pewności. W każdym razie takie spotkanie będzie i ja też chciałbym, że jeżeli ono będzie, że byłoby miło, gdybyście się Państwo na tym szkoleniu czy konferencji, nie wiem jeszcze jaką to przyjmie formułę, pojawili, bo to też chodzi o to, żebym ja nie musiał później za każdym razem tłumaczyć, czemu tak, a nie inaczej, skąd się to bierze, że taką wiedzę można nabyć. Rafał to naprawdę świetnie robi i tam też można mu będzie wszystkie pytania zadać, które Państwa nurtują. Dziękuję bardzo. Proszę pana radny Majewski. Chcę się dowiedzieć do wypowiedzi radnego Stasza Mokarskiego odnośnie sztanków, tych śmieci na sztankach. Proszę Państwa, no, dobrze wiemy, jako sołtysi i radni, że mamy wynajętą firmę, która dwa razy w miesiącu w wyznaczonych datach czyści, sprząta sztanki, zabiera te kosze. No ale jak Państwo wiecie, no szczególnie nie mówiąc w miejscowości Dwory, na trasie Oświęcim Kęty i Oświęcim Brzeszcze, co trasa przelotowa w góry, po weekendzie, dodatkowo sobotnim dzielnim, tych worków nam przybywa. No na razie co radzimy w taki sposób, że mamy o swoim terenie, że bezrobotni to zbierają i to po prostu wkładamy do swoich koszy, lub ja to osobiście robię, no ale nie na tym polega. Pytanie moje polega na tym, czy byłoby jakieś przyzwolenie, czy zgoda, czy jakieś zarządzenie, czyli te worki zbieramy z tymi śmieciami, żeby było czysto, bo po dwóch dniach psy tam, koty, to jest, to jest bałagan bardzo duży. Czy można było do, nie wiem, przedszkoli, szkół, do koszy zamkniętych to zwozić? No coś tym trzeba zrobić. No, jeżeli to zostawimy przez cały tydzień, półtory, to to się rozwali na elementy drobne i wtedy jest nie sprzątania 5 minut z bezrobotnego, który posiadamy. Ale coś musimy z tym śmieciami robić, jest to problem. No naprawdę potem tak nas widzą, jak nas mamy porządek. Dziękuję bardzo panu radnemu. Szanowny panie radny, panie przewodniczący, temat, który pan poruszył, wydaje mi się tematem zbyt poważnym, żeby odpowiadać na niego tu i teraz. Musimy przeanalizować możliwości zastosowanych rozwiązań. To tak chwilkę potrwa, żebyśmy się pozastanawiali z fachowcami, co z tym zrobić, że? Tak, to nie jest problem, taki, a jak wyjście tego, żeby nie było, to zobaczymy później. Czy ktoś z Państwa radnych zaproszonych gości chciałby jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Szanowni Państwo, poinformuję o pismach, które wpłynęły do Rady, a mianowicie jest pismo mieszkańca Zaburza dotyczące odszkodowania zwrotu i odszkodowania za bezprawne zajęcie pasa działki w Zaburzu. Nie leży to w kompetencji Rady Gminy, w związku z tym pismo kierujemy do wójta gminy celem uzyskania odpowiedzi i przekazania mieszkańcowi. Kolejne pismo, które wpłynęło do wiadomości, z kolei jest to pismo z sołectwa Brzezinka w sprawie, jest to w załączeniu przesyłamy wniosek spisany w dniu 7 maja na zebraniu Rady Sołeckiej przedstawicieli zarządów organizacji samorządowych, zawodowych i społecznych w sprawie obiektów oświatowych na terenie Brzezinki celem wykorzystania. Czytałem na komisji, wszyscy się zapoznali, wiecie Państwo o co chodzi. Kolejne to jest to, o czym już wspominał Pan Sołtys i Prezes Sołtysu, a mianowicie wpłynęło pismo dotyczące zmiany statutu sołeckich oraz zmiany ordynacji wyborczych jednostek pomocniczych w gminie Oświęcim. Treści pisma jest: składamy wniosek o zweryfikowanie statutów sołeckich celem dostosowania do obecnych wymagających przepisów prawnych. Ponadto składamy wniosek o zmianę ordynacji wyborczej dotyczącej wyboru Rady Sołeckiej i Sołtysa. Proponujemy wprowadzenie wyborów Rad Sołeckich i Sołtysa
podobny sposób jak wybory samorządowe. Również pismo było przedstawione już na komisjach, Państwo radni już o tym wiedzą. Z mojej strony tylko taka informacja, że z panem sekretarzem już omawialiśmy sprawę jak gdyby statutów i najprawdopodobniej na najbliższej sesji będzie uchwała dotycząca powołania specjalnej komisji statutowej do opracowania statutów SOWEC i podejmiemy opracowanie wszystkich, zmianę wszystkich statutów SOWEC tak, żeby były aktualne ze stanem prawnym. I pismo dotyczące, Szanowni Państwo, biegu sołeckiego w Zaborzu z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego w Polsce z inicjatywy mojej organizujemy w ramach imprezy Bieg Samorządowca. Dlatego pragniemy zaprosić trzech reprezentantów Rady Gminy do co najmniej trzech, do reprezentowania gminy, aby uczestniczyć i uczcić 25-lecie samorządu terytorialnego. Ja przepraszam, pan przewodniczący mnie natchnął jeszcze do tego, żeby zaprosić Państwa na dwie imprezy. W najbliższy weekend są dwie duże imprezy, myślę, w których warto wziąć udział. Jest piknik dla rodziny organizowany tradycyjnie corocznie przez księży Salezjan, który oczywiście tradycyjnie wsparliśmy. Jest też w sobotę impreza charytatywna na Zaborzu w współorganizacji z Fundacją Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy, gdzie zbieramy środki na leczenie małej mieszkanki Zaborza, koronelki Sówki, znanej już z ogólnopolskich mediów. Serdecznie zapraszam, mam nadzieję, że Państwo się pokażecie, bo to zawsze wzmacnia imprezę, jak radny się na niej pokazuje. Nawet jeżeli to nie jest Wasze sołectwo, to jest taki gest dobrej woli w stosunku do rodziców, do dziecka i do społeczności lokalnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu witam. A w niedzielę, przepraszam, jeszcze są zawody miejsko-gminne ochotniczych straży pożarnych w Krowicu i też serdecznie zapraszam. Dziękuję. Szanowni Państwo, ja ze tej strony chciałbym podziękować wszystkim tym radnym, którzy uczestniczyli w uroczystościach z okazji Święta Flagi 3 maja, a także zakończenia wojny w Porębie. Dlatego miło jest, jak radni też uczestniczą w takich wydarzeniach, ponieważ jest to jak gdyby też aktywne włączanie się i obchodzenie pewnych świąt, które należy pielęgnować. To ze swej strony podziękowania dla tych, którzy byli. A jakby sobie przy podziękowaniach, to teraz kolejne życzenia. W związku z tym, że 27 maja jest dzień na ręce pana Schmidta składam najlepsze życzenia dla wszystkich pracowników samorządowych w gminie, dla wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych i ich pracowników, aby służba dla tej gminy była przyjemnością, a efekty były pomnażane. Wszystkiego najlepszego z okazji tego dnia. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu, jak i wszystkim państwu radnym za życzenia. To, że jest to służba i świadomość tej służebnej roli naszych urzędników jest wzmacniana od mniej więcej pół roku, odkąd zasiadłem na fotelu wójta i chciałbym obiecać, że z jednej strony będziemy dokładać wszelkich starań, żeby ta świadomość, ta służebność była jak najmocniej realizowana, a z drugiej strony, żeby urzędnicy, ci, którzy dobrze pracują, też odbierali odpowiednią garzę za swoje zaangażowanie i żeby żyli w poczuciu tego, że za dobrą pracę należy się dobre świadczenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tak się składa, że dwa dni później jest Dzień Pracownika Kultury. W związku z tym na ręce Pani Dyrektor również składamy w imieniu swoim i wszystkich radnych życzenia dla wszystkich pracowników zajmujących się i podejmujących trudne wyzwanie kultury. Przewieniu kultury w naszej gminie. Wszystkiego najlepszego. Serdecznie dziękuję w imieniu wszystkich pracowników kultury. Dziękuję bardzo. Zgłosimy się. Dziękuję bardzo. Pierwsze zakończę, a później skomentuję Pani Radny. Szanowni Państwo, zamykam sesję Rady Gminy. Następna sesja 24 czerwiec. A dla informacji zgadza się, świąt jest wiele, ale te akurat dotyczą integralnie samorządu terytorialnego.